Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazog, a to pierwszy odcinek mini kursu Gra gitarowa dla dzików, który organizuję dla wszystkich moich patronów. Po ciepłym przyjęciu 10 odcinków naprzemiennego kostkowania postanowiłem wyjść w kierunku bardziej początkujących gitarzystów, bo wśród patronów są nie tylko zaawansowani i średnio zaawansowani, ale też tacy, co dopiero niedawno kupili gitarę i stawiają pierwsze kroki w temacie. Będzie on obejmował 5 zagadnień, dzisiaj za darmo dla wszystkich udostępniam pierwsze. Jeżeli ktoś chce wesprzeć moją inicjatywę, dołączyć do największej gitarowej klasy w internecie i pomóc rozwijać kanał, to gorąco zachęcam do zapoznania się z profilem Patronite, tam są wszystkie szczegóły. Pierwszy odcinek to porady dotyczące szybszych zmian akordów. W drugim porozmawiamy sobie o podstawowych schematach fingerstyle, czyli o tym, jak można akompaniować w prosty sposób za pomocą gry palcami. W trzecim porozmawiamy sobie o rytmie i pokażę Wam podstawowe bicia akordowe. Czwarty i piąty to będą zdecydowanie ciekawsze bicia z nastawieniem na granie szybsze, czyli na przykład jakieś szanty, oraz nagranie bardziej skomplikowane rytmicznie, czyli pobawimy się z jakimiś akcentami, ghost notami i tym podobne. To tyle słowem wstępu, bierzcie gitary w dłoń i zaczynamy ćwiczenia! Pierwsza porada dotycząca szybkich zmian akordów to znalezienie wspólnych dźwięków między akordami. Zaraz pokażę, o co chodzi. Największym błędem początkującego gitarzysty jest to, że po każdym chwycie próbuje oderwać rękę i złapać kolejny chwyt całkowicie od zera. I teraz zwróćcie uwagę na to, że między wieloma chwytami na gitarze jest możliwość zostawienia kilku palców, tak aby przyspieszyć zmianę w lewej ręce. Więc weźmy sobie dla przykładu akord A-moll i akord C-dur. Zwróćcie uwagę, że dwa palce z tego akordu mogą pozostać na stałe i tylko przekładamy jeden, aby uzyskać kolejny akord. Więc na przykład zmiana akordu A-moll na C-dur w ten sposób jest dużo szybsza, niż gdybyśmy robili A-moll, odrywali palce, C-dur. Ja wiem, że dla wielu może to się okazać bardzo oczywiste, ale uwierzcie mi, że nawet bardziej zaawansowani gitarzyści czasami nie zwracają uwagi na takie detale, a to mega przyspiesza zmianę chwytu. Więc na przykład A-moll w C-dur to jest przełożenie tak naprawdę tylko jednego palca. Podobny przykład jest z mniej oczywistymi akordami, na przykład D-dur i G-dur. Zwróćcie uwagę, że trzeci palec jest wspólny dla obu akordów i przełożenie ręki w ten sposób z jednego na drugi jest dużo szybsze, niż gdybyśmy odrywali i próbowali od nowa ustawić palce do kolejnego akordu. Dlatego nawet takie mniej oczywiste zmiany jak D-dur na G-dur mogą czasami mieć ze sobą wspólne dźwięki, które mega przyspieszają proces zmiany akordu. Weźmy sobie inny przykład. F-dur i E-dur. Tutaj nie ma wspólnych dźwięków, ale są wspólne kształty. Czyli te trzy palce możemy przesunąć jeden próg niżej, tak aby złapać kolejny akord. Nie musimy odrywać ręki i na nowo ustawiać E-dur tak, jak się nauczyliśmy go zawsze, czyli pierwszy, drugi, trzeci palec, tylko możemy wykorzystać poprzedni kształt, czyli F-dur, aby tylko przesunąć rękę w jedną stronę i złapać E-dur w ten sposób. Trochę niestandardowo, ale dużo łatwiej, kiedy zależy nam na czasie, na tym, żeby te zmiany były jak najszybsze. A więc wspólne dźwięki to moja pierwsza porada. Druga porada polega na wyszukaniu palców wiodących. Już tłumaczę, o co chodzi. Palce wiodące w zmianach między akordami to takie palce, które jakby nakierowują całą dłoń do zmiany chwytu. I weźmy sobie przykład C-dur i weźmy sobie przykład G-dur. Zmiana z C-dur na G-dur jest dość skomplikowana i wiele osób ma z tym problem. Zwróćcie tutaj uwagę, że
palcem wiodącym z C-dur na G jest palec drugi, czyli środkowy. Dlaczego? Bo układając go tutaj w akordzie G-dur już automatycznie rękę ustawiamy pod nowy akord. Z kolei palcem wiodącym z G-dur na C jest ten palec, czyli palec trzeci, serdeczny. Przekładając go, wystrzeliwując go tutaj, automatycznie ręka nam się przestawia w schemat C. Także oprócz tego, że mogą być wspólne dźwięki, czasami warto zastanowić się, które palce tak naprawdę definiują mi kształt nowego akordu. I to jakby ma miejsce między konkretnymi zmianami. W C-dur, a G-dur, między C-dur a G-dur wiodącym będzie ten palec, faker, drugi, tak? Tutaj go przestawiamy i ręka nam się ustawia. W przypadku odwrotnej zmiany palcem wiodącym jest trzeci palec, bo przełożenie go w to miejsce automatycznie pomaga nam ustawić pozostałe palce, więc warto sobie takie ścieżki rozkminiać i z nich na bieżąco korzystać. Porada trzecia to jak najbliżej progu. Wszystkie chwyty, które łapiemy, powinny być łapane jak najbliżej progu i ma to największe znaczenie w przypadku gitary akustycznej. Na elektryku jest to dużo łatwiejsze, więc można łapać dalej od progu i nie trzeba wkładać dużo siły. Natomiast w akustyku, w klasyku bardzo ważne, żeby palce przykładać jak najbliżej belki, bo zwróćcie uwagę, że tutaj mamy ładny dźwięk, a tutaj mamy brzęczenie, a tutaj w ogóle nie mamy dźwięku. Przy takiej samej sile docisku, więc nieważne, czy łapiecie pojedyncze dźwięki czy akordy, im bliżej progu, tym lepiej. Im bliżej progu mam na myśli zaraz przed belką, no bo to jest trzeci próg, to jest trzecia belka, to jest druga, to jest pierwsza, więc przed pierwszą belką zaraz to jest pierwszy próg, przed drugą to jest drugi, przed trzecią to jest trzeci, przed czwartą to jest czwarty, czyli zaraz przed. Jeżeli mówimy o akordach barowych, czyli z poprzeczką, poprzeczkę kładziemy centralnie na progu, czyli nie przed, ale centralnie na progu i bokiem palca, wtedy mamy bardzo ładny dźwięk, a nie trzeba wkładać w to wiele siły. Także o tym też pamiętajcie. I na koniec ostatnia bonusowa porada, czyli ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Pamiętajcie, że żadne porady nie zastąpią wam siedzenia z instrumentem, pracą nad własnymi umiejętnościami, więc najlepsze, co możesz teraz zrobić, to wyłączyć ten film, wziąć gitarę w łapy i spróbować wykorzystać moje porady w praktyce. Bardzo dziękuję za uwagę. Więcej filmów na grupie patronów. To jest pierwszy z pięciu, który zamierzam nagrać na temat grania akordowego. Jeśli chcesz dostać dodatkowe materiały, wspierać moją pracę, dołączyć do mojej grupy e-learningowej Gitarowe Dziki Bazoka, gdzie wspólnie ćwiczymy, motywujemy się do ćwiczeń i gdzie udostępniam dodatkowe rzeczy, gorąco zachęcam. Dzięki za wszystkie łapki, udostępnienia, za subskrypcje. Trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń. Do następnego. Cześć!